witam Państwa ponownie po serwisie informacyjnym. Tak jak zapowiadałam, gościem w naszym studiu jest Szewczyk. Witam serdecznie z Kina Pionier. Porozmawiamy o filmach, które będą grane w najbliższym czasie. Do przyszłego czwartku przegląd filmów europejskich. To jest jeden cykl, to jest wybrana część, która będzie pokazywana w kiniarni. Natomiast mamy jeszcze górną salę i myślę, że możemy zacząć od góry, bo potem jak zejdziemy na dół, to już tam usiądziemy po prostu. Czym zaczynamy u góry? Zaczynamy bajką dla dzieci, bardzo, bardzo ciekawą, gdzie jest Mikołaj. Piękna historia w scenerii norweskiej, czyli te góry o przyjaźni, o zrozumieniu, o rodzinie, o świętach i o reniferze, który nagle pada przez dziurę w dachu i zostaje z chłopcem jako jego przyjaciel. Cudowna opowieść właśnie o przyjaźni, o tym, co można zrobić, jak można. No i o Mikołaju, który zaczyna się denerwować, bo wysłał go na naukę jazdy, prowadzenia sań, a tu go nagle nie ma. Myślę, że dzieci przyjdą i wspólnie będziemy razem szukać tego renifera dla Mikołaja, czy Mikołaja dla renifera. Zobaczymy, jaka tam będzie kolejność w bajce. To dla dzieci. Jest jeszcze drugi film dla dzieci, gdzie jest gwiazdka, wspaniała baśń, która opowiada o historii gwiazdy betlejemskiej. Dziewczynka, która była córką rodziców królewskiej pary, idzie na poszukiwanie gwiazdy i jej przygody. Okazuje się, że dobre serce, dobre uczynki, dobre zachowanie wspomagają jej w tym, że wszyscy jej pomagają, wszyscy jej wskazują tą drogę, wszyscy są dla niej dobrzy, tak jak ona dobra jest dla całego swojego otoczenia. I to jest taka bardzo edukacyjna bajka, ponieważ można z dziećmi potem właśnie rozmawiać o tych dobrych uczynkach, o dobrym zachowaniu, o grzeczności, jak to się przekłada na życie i na tą codzienność. Także takie dwie propozycje mamy weekendowo dla dzieci. Natomiast dla tych dzieci starszych, bo już poczynając od szkoły, myślę, że szóstoklasista, siódmo i dalej wzwyż do bez ograniczeń. Bardzo serdecznie zapraszam na nowy film, który udało nam się wpisać do naszego repertuaru, Everest na krańcach świata. Gdzie leży ten ogromny szczyt, który ma 8 kilometrów wysokości? Leży na pograniczu Tybetu i Nepalu. I przez 30 lat próbowano go zdobyć, próbowano wejść na niego, 15 nie, po prostu to się nie udawało. Wydawało się, że to jest góra nie do zdobycia. Mieszkańcy, którzy mieszkają wokół tej góry, mówią, że jest to góra bogów, dlatego nie można było tam wejść i ona jest jakoś tak bardzo, bardzo hołubiona przez nich wszystkich. Ale 29 maja 1953 roku o godzinie 6.30 dwóch najodważniejszych himalaistów weszło na tą górę. Co było ważnego w tym wszystkim i co jest przesłaniem tego filmu, że oni nie pokonali góry, ale pokonali siebie, pokonali swoje słabości, pokonali szczeliny, pokonali wykroty, pokonali różnice w ciśnieniu, pokonali ogromne niskie temperatury, które tam były i udało im się zdobyć ten szczyt, co jest bardzo, bardzo ważne i co procentuje do dzisiaj. Ludzie wybierają się tam na ogromną wycieczkę. Jest to film, który pierwszy jako w historii pokazuje drogę na Mount Everest, który pierwszy jako w historii sięga do tamtych czasów, pokazując współczesność i jednocześnie wątki, wplatając to wątki historii. I jest to bardzo ciekawa podróż, tym bardziej, że pokazujemy ten film w 3D, więc odbiór tego obrazu jest też całkiem inny, bardzo ciekawy. Widziałam filmy przyrodnicze mówiące o jaskiniach, o pustyniach, o przeróżnych związanych z przyrodą, właśnie pokazywane w 3D. Jest to całkiem inny odbiór. Jest to tak, jakby się tam było między nimi. Tak, także razem z bohaterami, którzy będą na ekranie, z bohaterami historycznymi i ze współczesnymi, możemy przeżyć wspaniałe wejście, wspaniałej scenerii
w górach, gdzie no, my takiego klimatu tutaj nie zaznamy, ale może wśród oglądających są tacy, którzy są zafascynowani i z przyjemnością na ten film się wybiorą do nas. Cóż jeszcze na naszym ekranie? Obywatel, no to wiadomo, kult jest film, który w tej chwili przyciąga ogromną widownię. 300 tysięcy widzów obejrzało już do tej pory ten film. Duet Szturów podbił serca wszystkich, ma swoich zwolenników. Obydwaj panowie, czyli ojciec i syn, grają tego jednego bohatera na przestrzeni dziejów Polski, czyli możemy zobaczyć siebie, znaczy siebie, jako w cudzysłowie siebie, ale tak jak Polacy reagują na pewne zdarzenia, pewne sytuacje, jak się zachowują. Jerzy Sztur, który jest jednocześnie reżyserem, po prostu potrafi śmiać się z samego siebie, ze swoich wad, z jakichś tam niedociągnięć, które mu się zdarzają. Czyli i generalnie podsumowaniem tego filmu jest, że jednak Polacy mimo wszystko potrafią się z siebie śmiać. Bardzo serdecznie zapraszam. Drugim filmem, który również w tym szarym momencie, takie, kiedy jeszcze nie ma tej bieli zimowej, a już ta kolorowa jesień zginęła, będzie film Za jakie grzechy dobry Boże. Wspaniała komedia francuska, zresztą lubię filmy francuskie, bo one noszą coś takiego lekkiego, wesołego, są bardzo pogodne w tym wszystkim. I tak ta komedia. Za jakie grzechy dobry Boże, to jest historia bardzo konserwatywnych rodziców, dobrze uposażonych, mających dużą posiadłość i mających cztery córki. Każda inny charakter, każda inne wykształcenie, każda z innym podejściem do życia. No i co chcą rodzice? No jak najlepiej wydać za mąż te swoje dziewczyny. Ale dziewczyny mają całkiem inne zapatrywania, całkiem inne podejście do tematu. I co się dzieje? Historia się potoczy dopiero w tym momencie, kiedy one przedstawią nam, czyli widzą swoich partnerów, Żyd, Arab, czarnoskóry, wesoły chłopak z Afryki. No i teraz co będzie dalej? Ale co będzie dalej, to po prostu trzeba przyjść do kina Pionier i usiąść wygodnie w fotelu i zobaczyć, jak ta historia się potoczy. Czy zakończy się ślubem, czy rodzice zmienią swoje podejście do tematu, zaczną patrzeć inaczej, pobłażliwiej. Wspaniały film, który mówi o tym, że rasizm, jakieś uprzedzenia, tego typu sprawy, że to po prostu nie istnieje w momencie, kiedy jest uśmiech na twarzy, kiedy jest miłość, kiedy jest zrozumienie i tu nie przeszkadza ani inna religia, ani to, tym bardziej kolor skóry. Także wspaniały, niektórzy widzowie mówią, że bardziej się ubawili na tym filmie, był weselszy niż film Obywatel. Zapraszam do porównania i do wydania tak opinii swojej na ten temat. Następnie na dole, to już muszę posłużyć się kartką, bo tego jest dość dużo, to co Pani wspomniała, że będziemy oglądać przegląd filmów europejskich, czyli tych filmów najciekawszych, które zagościły na naszym ekranie w zeszłym roku. Na te filmy bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów z całego Szczecina, którzy się zmieszczą. Filmy, niektóre z tych seansów powtarzamy dwukrotnie, także można sobie dobrać. Godziny są bardzo przystępne dla tej grupy wiekowej, ponieważ filmy zaczynają się w okolicach, 14, mówię w okolicach, bo codziennie tam parę minut przed, parę minut po i w okolicach 16. Seanse odbywają się w kiniarii, czyli ta sceneria starego kina, kiedy można przy kawie, herbacie czy lampce wina spokojnie sobie obejrzeć film i emeryci, którzy zechcą nas odwiedzić, nie płacą za bilet, więc po prostu jest to taki prezent przedświąteczny w ich kierunku, aby mogli sobie to zobaczyć. Co można zobaczyć? Wiecznych to dzisiaj, to już jesteśmy po obejrzeniu tych filmów, Wiecznych Chłopców, Smak Kary, następnie od jutra, bo to są po dwa filmy dziennie, Wielkie Piękno, Tajemnica Filomeny, przepiękna historia irlandzkiej dziewczyny, która zaszła w ciążę, została oddana do zakonnic i odebrano jej to dziecko. No i jak to się potem dalej potoczyło, czy ona je odnalazła, czy nie. Kto jeszcze nie widział, serdecznie zapraszam. W Kręgu Miłości, Wieczni Chłopcy, Sklep Samobójców, Na Głębinie, islandzko-norweski film, to jest historia załogi statku, która ocalała z katastrofy i jest katastrofy, jakie miała na zimnych wodach Islandii. No i Babcia Gandzia, wspaniała komedia francuska chyba, źle pamiętam, tak, francuska, która opowiada o, przepraszam za określenie, ale starszej pani, może dojrzałej pani, która trzyma w ryzach całą dzielnicę i wszyscy jej się tam podporządkują, ona po prostu rządzi, ale jak do tego doszło, no to trzeba przyjść
i zobaczyć tą historię. Może mi jednego właśnie podbuduje dobrze. Co jeszcze chciałabym zaproponować tak szybciutko? Ponieważ za tydzień wejdzie na nasze ekrany przepiękny film, gdzieś zgubiłam, ale znajdę, żeby się posłużyć. Czyli za tydzień w piątek, tak? Za tydzień w piątek wyszedł. Film Karolina, to jest o młodej dziewczynie, która została zamordowana przez żołnierza rosyjskiego, który chciał ją zgwałcić. Dziewczyna miała 16 lat i to jest cała jej historia w tym filmie, ale wspaniały materiał, jeśli chodzi o rozmowy potem z młodzieżą, o wartościach, jakie przedstawia człowiek. Dwie dziewczyny ze szkoły, z licealnej szkoły filmowej, na koniec tej szkoły filmowej dostają zadanie nakręcenia krótkiej etiudy. I one myślały, że coś nakręcą z czasów obecnych, coś, co się dzieje wobec tej chwili, to czym jest zainteresowane. Ale nauczyciel tak jakby zlecił im to odszukanie, wejście w historię tej dziewczyny i Karoliny i nakręcenie właśnie filmu na ten temat. I one najpierw z niechęcią do tego podchodziły, natomiast potem okazało się, wciągnęła ta historia, że zaczęły poszukiwać coraz więcej informacji na ten temat i zrobiły podobno piękny film, nakręciły piękny reportaż. Jak również niedługo wchodzi na nasze ekrany film Alfabet, który również polecam szczególnej uwadze tutaj wszystkim, ponieważ jak się okazuje, to 98% dzieci zaraz po urodzeniu ma bardzo wysokie IQ. I potem, ale zaledwie po ukończeniu szkoły zaledwie 2% utrzymuje ten bardzo wysoki poziom. Czyli szkoła nam wcale tak, nie pomaga, nie, tylko szkodzi, nasza, proszę Państwa, wszystkiemu to, co winna mówię. Przesadnie ustandaryzowana edukacja oparta na współzawodnictwie, na wymiernych ocenach, która zabija dziecięcą kreatywność. Więc dlatego podpisuję bardzo... Podpisuję się pod tym, co Pani powiedziała, jako były nauczyciel. Bardzo, no ja też były nauczyciel. Bardzo serdecznie zachęcam właśnie do śledzenia naszej strony, kiedy ten film wejdzie na ekran, nie pamiętam, za tydzień, czy za dwa tygodnie, na początku grudnia, od 5 grudnia chyba. To jest... Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo film wart obejrzenia. Okazuje się, że jest tylko jeden chłopak na świecie, który z zespołem Downa, który ukończył wyższe studia, ale to tylko dzięki właśnie nauczycielom, opiekunom, wsparciu, jakie posiadał, że w nim nie zabito. Jesteś chory, no to musisz leżeć, siedzieć, czy po prostu nic nie robić. Nie, udało się. Ja mogłabym Pani cały czas Panią słuchać, ale już Panowie mi pokazują niestety, że musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Pani no Wanda pięknie opowiedziała o filmach, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy do kina Pionier. Pani Wanda Szewczyk była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Proszę Państwa, krótka przerwa. Tuż po niej widzimy się z Panią Joanną Krakowską. Do zobaczenia.